Witajcie! Miło mi Was powitać w naszym kursie poświęconym językowi programowania RAST, jednemu z najbardziej ekscytujących języków programowania ostatnich lat. RAST zyskał popularność dzięki swojej unikalnej kombinacji wydajności, bezpieczeństwa i podejścia do konkurencji. W tym kursie zagłębimy się w różnorodne aspekty RAST, począwszy od podstaw, aż do bardziej zaawansowanych technik programowania. Zakres naszego kursu obejmie m.in wprowadzanie do języka. Rozpoczniemy od przeglądu RAST, jego filozofii i próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego stał się tak popularny wśród programistów. Następnie przejdziemy do praktycznych aspektów, takich jak instalacja RAST na różnych systemach operacyjnych. Pozamy również Cargo, potężne narzędzie, które ułatwia zarządzanie projektami RAST. Kiedy już będziemy mieli środowisko gotowe do pracy, napiszemy nasz pierwszy program w RAST. Dowiemy się jak efektywnie korzystać z dokumentacji RAST i jak stosować komentarze w kodzie. W punkcie dotyczącym debugowania i funkcji czy też makra Println nauczymy się podstaw debugowania oraz korzystania z Println do wyświetlania danych podczas programowania. Przejdziemy przez kluczowe koncepcje, takie jak zmienne, typy danych, skalary, stringi oraz operatory. Poznamy także podstawy organizacji plików RAST, w tym moduły i pakiety. Jeżeli chodzi o typy danych i kontrolę przepływu programu, to będziemy eksplorować różne typy danych, takie jak tablice, wektory, slices, tuples, struktury, enums i generics. Zajmiemy się również kontrolą przepływu programu, ucząc się o instrukcjach if, match oraz różnych rodzajach pętli. W punkcie dotyczącym funkcji i błędów poznamy różne aspekty funkcji WRAST, w tym przekazywanie parametrów, closure, funkcje wyższego rzędu i makra. Następnie skupimy się na obsłudze błędów, poznając różne metody radzenia sobie z nimi. Będziemy również zajmować się testowaniem i konkurencją. Na koniec przejrzymy się jak testować na kod poprzez testy jednostkowe i integracyjne oraz jak zarządzać konkurencją wraz, w tym jak pracować z wątkami, kanałami i mutexami. Ten kurs jest zaprojektowany, aby zapewnić Wam solidne podstawy w RAST, niezależnie od tego, czy jesteście początkującymi, czy doświadczonymi programistami. Cieszę się, że mogę Was prowadzić przez ten fascynujący język. Zacznijmy w związku z tym naszą przygodę z RAST. Do usłyszenia w następnej lekcji.